Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale JTTKO. Piszę, moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z taką jakby metryczką koni rasy huculskich. Stwierdziłam, że powoli, stopniowo będę omawiać polskie rasy, rasy, które występują najczęściej w Polsce. I właśnie zaczynamy od koni huculskich. Chciałabym Wam też przypomnieć, że jeżeli chcecie wesprzeć kanał, chcecie pomóc mi, żebym mogła go lepiej i szybciej i piękniej rozwijać, to proszę Was, oglądajcie reklamy, które pojawią Wam się podczas filmu. Dzięki temu kanał zarabia, a dzięki temu, że kanał zarabia, ja będę mogła kupić lepszy sprzęt do nagrywania, a nie ukrywam, przydałby się. Bo mój telefon już nie wyrabia. Lecimy z tematem. Symbole rasy huculskiej, takim pisemnym, gdzie zobaczycie na przykład w jakichś rodowodach czy w drzewach genealogicznych, to jest HC. Znaczy u Was będzie w lustrzanym odbiciu, więc HC. Tak? Dobrze? Tak, dobrze. Symbol księgi stadnej wygląda tak, jest to taka ciupaka. Hucul należy do ras prymitywnych, jucznych, pierwotnych. Koń huculski powstał na terenie Huculszczyzny. Ostry górski klimat, prymitywne warunki utrzymania i żywienia oraz ciężka praca w trudnych warunkach uformowały takie hucuły, jakie mamy dziś. Z racji swojej wrodzonej odwagi, inteligencji, sprytu i wytrzymałości, rasa ta jest świetna do wszystkiego. Naprawdę, do wszystkiego. Świetnie odnajduje się w zaprzęgu, jak i również jako koń wierzchowy. W Polsce dwie największe stadniny koni huculskich to stadnina koni huculskich Gładyszów oraz zootechniczny zakład doświadczalny stadnina koni huculskich w Odrzechowej. Według programu hodowlanego ogiery tej rasy mają wzrost w kłębie od 1,35 m do 1,45 m, a klacze od 1,32 m do 1,43 m. Aktualnie konie huculskie używa się głównie jako konie wierzchowe, jako konie do rekreacji, ale świetnie również się nadają jako konie do turystyki, jeździeckiej, ale również jako konie sportowe. Z racji swojej prymitywności są dość tanie w utrzymaniu i dzięki temu są bardzo popularne w agroturystykach. Z mojej strony muszę zbyć mit, że hucuły to istoty wredne. Nie, moi drodzy, problem z hucułami i z wszelkimi tak naprawdę kucykami jest taki, że są to istoty piekielnie inteligentne. Kiedy wiedzą, że mogą sobie na coś pozwolić, to zrobią. One nie są wredne. One są po prostu inteligentne. I jeżeli jakaś osoba mi mówi, że ten hucuł jest wredny, albo ten kucyk jest wredny, to takie, one nie są wredne, one są po prostu inteligentniejsze. W tworzeniu tego odcinka pomogła mi Iza od Zuzi Pampero, Julka od Wado oraz Alicja od swoich wrednych hucuł, które w sumie nie są wredne. To właśnie je mogliście zobaczyć w wstawkach, za co serdecznie dziękuję. Linki do ich kanału, do kanału Izy oraz do ich Instagramów znajdziecie w opisie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać, jakie rasy, taką metryczkę chcielibyście zobaczyć następnym razem, w następnym odcinku o rasach polskich najlepiej. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, zapraszam Was do subskrybowania, do komentowania, czy macie styczność z hucułami, z tą rasą oraz jakie macie po prostu o nich zdanie. Bardzo serdecznie zapraszam Was również na Instagrama i